IO Interactive długo kazało czekać fanom na kolejną część Hitmana. Pod doskonałym Blood Money z 2006 roku o serii przycichło i dopiero w 2011 roku ostatecznie potwierdzono, że Hitman Absolution znajduje się w fazie developingu. Radości nie było końca, czy jednak słusznie? Od zakończenia Blood Money minęło kilka lat. Co w tym czasie działo się z Agentem 47 najlepiej zbadać na własną rękę w internecie, gdyż gra z miejsca rzuca nas w środek akcji. Pracujemy znów dla Międzynarodowej Agencji Kontraktów, a naszym pierwszym zadaniem jest wyeliminowanie Diany Burnwood, agentki prowadzącej Hitmana z czterech poprzednich gier. Już na łożu śmierci Diana prosi Agenta 47 o zaopiekowanie się pewną bardzo ważną dziewczynką imieniem Victoria. Okazuje się bowiem, że Victoria nosi na szyi świecącego pendrive'a, który daje jej super moce i musi być ona chroniona przed złymi ludźmi za wszelką cenę. Brzmi głupio? A to dopiero początek. Fabuła w rozgrzeszeniu jest zwyczajnie żałosna. Głównymi przeciwnikami 47 są podstarzały cowboy, przerośnięty Meksykanin i koleś, który wygląda i zachowuje się jak pan Andrzej z popularnych w Polsce memów. Twist na końcu w ogóle nie rusza, a w samym Agencie 47 budzą się nagle jakieś niezbadane pokłady uczuć. Umarł w nim niestety łysy socjopata, którego wszyscy tak bardzo kochaliśmy. Do tego mamy non-stop wrażenie, że wątek fabularny dałoby się opowiedzieć w 5 misjach, które z jakiegoś powodu rozciągnięto do 20. Więc zamiast zabijać złych ludzi i ciągle planować kolejne zamachy, połowę gry spędzamy na zabawie w Sama Fishera i skradaniu się w cieniach, a uwierzcie mi, to potrafi znudzić. Historię ratuje doskonały klimat Chicago i południowej Dakoty. Czujemy, że znaleźliśmy się w Ameryce, która nie macha do nas przyjaźnie gwiaździstym sztandarem. W Ameryce, która straszy nas brudem, brakiem moralności i wycelowanymi prosto w nasze skronie lufami ciężkich giwer. Są momenty w grze, które potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Sztandarowym przykładem wydają się być stripteaserki z lękiem rozmawiające o Hawajach. Gracz jest w stanie zrozumieć ten lęk dopiero, gdy owe Hawaje znajduje na dalszym etapie. Podobnie jest z dialogami NPC-ów, które nieraz nas ubawią, przestraszą czy zwyczajnie dadzą nam różne ciekawe informacje o świecie gry. Gameplay budzi mieszane uczucia. Z jednej strony twórcy bardzo ograniczyli swobodę. Każda misja składa się z kilku mniejszych map, z których niektóre nie dają graczowi żadnej możliwości wyboru drogi. Z drugiej wprowadzono znakomity system wyzwań i punktacji, które na bieżąco podliczają nasze osiągnięcia i wystawiają nam na koniec misji ocenę. Również zbieranie przebrań i przedmiotów nie jest bez znaczenia. Wszystko to przydaje się później w trybie kontraktów, który pozwala nam na gotowych mapach tworzyć własne zlecenia, których inni gracze mogą się podjąć za pośrednictwem internetu. Mechanika rozgrywki sama w sobie jest intuicyjna i nie przeszkadza, chociaż czasami można się zastanawiać, czemu przez jeden niski płotek da się przeskoczyć, a przez drugi już nie. Na niższych poziomach trudności bardzo uwydatniony jest instynkt odpowiednik Detective Mode z Batmana. Podświetla nam on przeciwników, ścieżki, którymi chodzą, przydatne przedmioty, innymi słowy wszystko to, czego potrzebujemy do wykonania zlecenia. Bez obaw, wyższe poziomy trudności już nie mają tak dobrze, a instynkt można zawsze wyłączyć bądź ograniczyć w opcjach. W rozgrzeszeniu brakuje tego, co doprowadzało do perfekcji w Blood Money. Otwartych map, na których musimy długo pogłówkować, żeby wykonać kontrakt. Tu na ogół najpierw spędzamy kwadrans włócząc się po mrocznych korytarzach, a gdy w końcu dochodzimy do naszego celu, zdjęcie go jest jedynie formalnością. Gra wprawdzie daje dużo możliwości na pozbycie się ofiar, z jakiegoś powodu nie dają one jednak tyle satysfakcji, co kiedyś i trudno stwierdzić, dlaczego tak jest. Na osobnego karnego kaktusa zasługuje wprowadzony w grze system checkpointów. Żeby aktywować checkpoint, trzeba go najpierw znaleźć, co nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać, szczególnie jeżeli ma się na karku całą policję z Chicago. Czytanie checkpointa natomiast powoduje restart wszystkich skryptów na mapie, więc jeśli chcemy poprawiać jakąś akcję, musimy przygotować się na istny dzień świstaka. Wysłuchiwanie tych samych dialogów po 10 razy, czy czasem bardzo długie czekanie, aż strażnik ruszy się z miejsca. Trudno wydać jednoznaczny werdykt o oprawie wizualnej nowego Hitmana. Design i szczegółowość zasługują niewątpliwie na oklaski, gdyż tak fantastycznie odwzorowanych pomieszczeń w grach ze świecą szukać. Problemy zaczynają się jednak przy technikaliach.
Silnik Glacier 2 jest zwyczajnie dziwny. Kontrastuje piękne widoczki z obskurnymi filtrami, a porządne animacje z niczym nieuzasadnionymi dzikimi tańcami. Również ostre jak brzytwa tekstury przeplatają się z takimi, które przywodzą na myśl reprodukcję obrazu Jezusa z Borii. Ogólnie wrażenie pozostaje jednak pozytywne, choć do ideału bardzo mu daleko. O ile oprawa wideo jest kontrowersyjna, tak iż oprawa audio dostaje w pełni zasłużoną dziesiątkę. Aktorzy w oryginale wpisują się znakomicie. Wszelkie dźwięki dopracowano w najdrobniejszych szczegółach, a muzyka, nawet mimo braku na liście kompozytorów Jespera Kida, wpada w ucho i buduje niesamowity klimat. Również polska wersja językowa sprawdza się zadziwiająco dobrze, choć Paweł Małaszyński w roli Hitmana jest porażką. Głęboki głos Davida Batesona został tu niestety podmieniony na dresiarskie odburknięcia spod monopolowego. Sytuację ratuje reszta aktorów, która została do swoich postaci dopasowana wręcz świetnie. Wyjątkiem może być Jarosław Boberek, ale z drugiej strony Boberek zawsze jest wyjątkiem. Doskonale przełożono również dialogi NPC-ów, które czasem brzmią wręcz lepiej niż w oryginale. A man will come and take you away. This man is different. He will... Problem z nowym Hitmanem jest taki, że nasz łysy koleżka zwyczajnie zdziadział. A wraz z nim cały gameplay. Dostajemy więc tytuł równy jak polskie drogi i budzący podobną mieszankę nostalgii i irytacji. Twórcy z jednej strony dali fanom dużo opcji, które ci od zawsze kochali, a do tytułu można wracać wiele razy dzięki specyfice rozgrywki. Z drugiej jednak mamy tu do czynienia z legendą, która nie potrafi sprostać oczekiwaniom. Czas, by agent 47 odłożył swoje wytłumione Silver Balery i garotę na bok. Choć gra jest bardzo dobra i solidna, mało ma wspólnego z tym Hitmanem, którego wszyscy kochamy.